Jak cały katarek. Witam, z tej strony Naro. Dzień dobry, ja jestem Nolak. A to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy Fusion Fall Retro. Tak jest. Jakiś typ do mnie pisze hello. No, no siema Stefan. Co się stało, że nagrywam kolejny odcinek? A to się stało, że kurde wydali update'a, że można się teraz przenieść w czas i dokańczać grę, więc no kurde ciśniemy. Nie mogę się doczekać, jak mam być szczery. Okej. Okay. Ciśniemy do Time Lab. W końcu możemy się tu dostać i tak jest, są tu kurde, no nie wszyscy, ale większość ludzi we Future, tak? Więc mamy tutaj Mandarka, Brawurkę, numer 5, jest nawet ten frajer z tego show, chuj wie jak się nazywało. Numer 2, Komputres, Eduardo, Samurai Jack i Eddie. Kurwa, dzwoni ktoś do mnie, fuck my life. Okej, moi drodzy, już jesteśmy, wybaczcie, ale ktoś do mnie dzwonił, tak więc tak jak dokańczałem, jesteśmy tutaj i kurde, ciśniemy. Time Machine, Warp to Past. Kuła. I tak, aktualnie tutaj mamy Ready to Fight Fuse, Once You Warp to the Past. No, chodzi aktualnie o to, że nie wrócimy już tutaj. Smutek, żegnamy tą arenę na zawsze. Ostatnie chwile Fusion. Tak jest. Tak więc ciśniemy. I wybieramy tutaj naszego guida. Możemy wybrać pomiędzy Benem 10, Dexterem, Mojojo i Edem, więc ciekawie. Ja wybieram Dextera, lol. To pewnie nie jest dla ciebie zdziwienie, co nie, Dolak? Dokładnie, ja wziąłem Bena. Domyślam się. Tak więc bierzemy Dextera i kuła ciśniemy. Zawsze możemy potem pozmieniać sobie pomiędzy guidami, jeśli będziemy chcieli przejść misję od innego guida i pozbywać fajne rzeczy. No i to też jest dobra rzecz, że nie wybieramy po prostu tego guida na całą grę już na zawsze. W ogóle. Guida się zmienia jak chcesz, a nie na przykład zmienisz przez jakiś czas, nie? Nie możesz. No, kiedy chcesz. Z tego co ja pamiętam, tak było bynajmniej. No chyba, że w wersji Fusion Fall z 2009 było inaczej. Nie. Yeah. Nie wiem, w 2K9 i 2K10 to ja tak kurde średnio jarzyłem, o co w ogóle w tej grze chodzi. Jezu, czemu to się tak długo ładuje? Downloading background music past. Ja mam nadzieję, że to co jest napisane, że gra będzie się ładować od 3 do 20 minut, to nie jest realnie. Pamiętam jak miałem swój stary komp, tego laptopa. O Jezu. No właśnie. Pamiętam, że gra mi się ładowała jak przychodziłem do PES przez, nie wiem, 2 godziny? Ja czekałem. A jak się cieszyłem jak się załadowało? Jezu, kurde, gra mego dzieciństwa wraca, nie mogę, przysięgam. Nie wiem, moi drodzy, że ja przypadkiem nie zrobię tutaj cięcia, bo serio. Dobra, tutaj na problemie teraz zrobiłem cięcie. No co tak długo? O, jest sklep! Co to było? Na co mnie stać? Kurwa. Co? Na nic. Tylko 314 tarosów? Easy. Biorę! Codziennie niskie ceny. Jezus, Enzwil. Odwiedzić Enzwil po tak długim czasie, Bożesz. Ale powiem, wiesz, TPM? No. Że będąc tam po tak długim czasie, poczułem znowu to samo, co kiedyś. Kurwa, autentycznie trochę się bałem. Dobra, no to nieźle. A ja też czuję w tej chwili kurwa nostalgię w chuj. Siedzenie na loadingu przez 200 lat, no. Ładuje się szybko tak, 0 FPS-ów. Deja vu, higher on the street. Deja vu, after spinning this place before, higher on the street, and I know it's my place to go home. Yeah. I to go home. Tak. Stary jestem! O, mam... A ty wiesz skąd jest tam muzea? Nie. Initial D. Tak?
Tylko co wiem, że oni to, to... Właśnie, no, jest takie anime właśnie, HLD, o samochodach. No, 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 coś mi się tak kojarzy. O, stary, jestem. Jadę ci wpierdolić. Ludzie, no, bo... patrzcie na to, ale nie. Jadę ci wpierdolić na moim skuterku. Ja widzę, stary, różnicę bety, przysięgam. Słucham. Tutaj... No, a właśnie, tam jest ten strój taki do odebrania, którego brata miał nie być, ale jest, zawarło. Stary, to też, ale... Jak jesteś w sektor V, tutaj stała taka babka na środku i od niej się brało misję. Stała w miejscu, w którym powinna, w którym stoi komputer we Future. I tylko jeden hologram działa? Z brawurką? Co jest, kurwa? I ta muzyka, Boże, ludzie, jesteśmy. Czemu ja mam już misję od razu, jak wszedłem? Aha. Nano. Nano. To co, nagrywasz na tym, czy nie nagrywasz na tym? Właśnie, moi drodzy, jest taki problem, że aktualnie chcę dla was nagrywać tą grę, ale nie raczej na moim koncie oficjalnym, ponieważ też chcę sobie pograć samemu, więc sądzę, że stworzę nową postać, Dolak się zgodził nadgonić za mnie, bo mi się nie chce, bo jestem leniwym chujem. Usługi Dolak, darmowe, ale to po znajomości, więc... Tak jest. I w ten czas po prostu będzie YOLO. Dobra. Rzeczywiście jest to jakiś typ i on daje ten strój i on jest za zero teraz i ja go biorę. Nie mogę czekać, jak znajdę bank i będę mógł odłożyć swoje rzeczy. A to jest pitch kick. Patrz do góry, Gnego. Where? Gdzie, kurwa? Gdzieś ty jest. No w tym sklepie, kurwa. W jakim sklepie? No tutaj był ten strój do kupienia, śmieszny. Chyba znowu jesteś na innym serwerze. Serio? No, ja cię nie widzę tutaj, stary. Ej, ten strój jest lepszy od tego, co ja tutaj mam wszystkiego. A jeszcze mogę do ciebie tepnąć? Spróbuj. Mogę. Warp. No to się warpuj. What? Patrzcie, chyba level 10 jebany. O kurde, ma pojazd. Nie! Ej, to jest rzeczywiście wolne w luj. Dawaj, zrobimy test, co jest szybsze. Dawaj, stary. No zapierdalaj ze mną, no. Ech, wiesz co? Chyba to jest na takich samych mniej więcej prędkościach, mi się wydaje. A to jest lepsze, bo nie trzeba ten, bo masz stałe jakby. Dokładnie. Wiecie co, moi drodzy, chyba ten odcinek będzie taki... Będę po prostu zwiedzał tutaj sobie z Dolcią aktualnie i widzicie, tutaj sektor V aktualnie jest wzniesione, ponieważ tutaj nie upadło tak jak we Future. Oh damn. Number two. Fast fit. I mamy tej małpki aktualnie. Hey, where you going? I spójrzcie na tą mapę aktualnie. To jest pełna mapka, kuźde. Tego wymiaru. Jeszcze jest Darklands, ale to w przyszłości, moi drodzy. Już nie ma tych zasranych mostów. No właśnie. Dobra, wait up. Wiecie co, to będzie taki króciutki odcinek. Jest jedna rzecz, którą chcę zrobić. Chcę się wspiąć na drzewo, oczywiście. O, tradycja widzę. Tak jest, bo tutaj chyba się różni też troszeczkę, nie? Wspinaj się po tym drzewie. Tak no ja wiem. No i mi się zawsze tak wydawało, jak byłem dzieciakiem. Możliwe, że sobie to stworzyłem w swojej malutkiej główce w ten czas. No póki co, jak tak skaczę, to póki co się niczym nie różni. Mówię, no możliwe, że mi się wydawało, że się różni. A się nie różni. No, tak więc, tak jak mówiłem, tak zrobimy, moi drodzy. Po prostu... W tym odcinku już nie będę nawet robił tutaj żadnych misji. W następnym odcinku na nowej postaci... Postaci, co? Tak, postaci. Będziemy robić... znaczy... No, możliwe, że z Dolakiem nawet jeszcze. Będziemy robić misje. Więc tak. Tak. W tym nowym świecie. Kuła, jak ja się cieszę. Ale jesteś na tym drzewie, czy nie? No, już prawie jestem na samej górze. To ja cię gonię. Okej. Dzięki, wygrywaliśmy Sonika. Co? O nie. Powoli, ale ci doganiam.
A ty uciekasz. No i jestem na szczycie. Mamy nowy soundtrack aktualnie w tym Sektor V. O, wow. Nam się już kreuje nam Poké Oax. A ja się dziwię, dlaczego tak szybko, bo Skubany se oszukał, kuźnie. Ja go szukam. Dobra, moi drodzy, jakie komicznie teraz wyglądam. Dobra, moi drodzy, tak więc tak, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy króciutki odcinek. W dzisiejszym odcinku pokazaliśmy wam to, że rzeczywiście gra odżywa, jest update. Od naszego odcinka ciśniemy z misjami. O, pan Dolak chce trade'ować. Słucham pana. Czego pan chce? Kurwa, jak zajebał jakimiś kurwa okularami na level. Co chcesz w zamian? Patrzcie, to. O. To. O. To ten, to czekaj. I dziękuję. Dziękuję. To masz na zachętę. I to. O. Chcesz więcej? O, dobra, okej. Okay. Akceptuję. Dziękuję, kolego. To jest to. To jest Dolak. Dziękuję. Więcej zarobił, jakbym to sprzedał. Okej. Okay. Tak więc, tak. Dziękuję za oglądanie. Właściwie to dziękujemy za oglądanie. I na razie. Do zobaczenia. See ya. Do widzenia.